Szczęść Boże, w trzecią niedzielę Wielkiego Postu. Czy oglądając nieszczęścia i dramaty, jakie dokonują się na naszych oczach, coś zmienia się w moim życiu? Jest połowa Wielkiego Postu. Więc już warto sprawdzić, czy coś się ruszyło ku lepszemu we mnie. Może siedzisz w fotelu i pytasz, Boże, gdzie Ty jesteś, że giną ludzie? Myślimy o tym z taką intensywnością, jakbyśmy chcieli sprowokować Boga do działania, do zamknięcia nieba, do postawienia muru, do zmiany kierunku kul i rakiet, żeby nie ginęli ludzie. To takie nasze niewysłuchane modlitwy, które utrudniają nam dalszą współpracę z Bogiem. Bóg to osoba, nawet trzy, a nie maszynka do spełniania życzeń. I On ci odpowie, jestem. Bo takie jest Jego imię. Jestem na Ukrainie z cierpiącymi i ginącymi, z walczącymi i uciekającymi przed wojną. Jestem z Tobą, który głowę masz pełną pytań o wiarę, o sprawiedliwość, o sens, o wartość życia. Jestem tu, jak wtedy byłem z Izraelem w Egipcie. Jak byłem z ginącymi pod wieżą w Siloe. Jak byłem z tymi, którzy zginęli z rąk i z polecenia Piłata. Jestem, bo wszyscy są dla mnie ważni. Ale jestem szczególnie dla Ciebie, córko i synu, którzy dziś stawiacie pytania o moją obecność i zastanawiacie się, czy jestem na to głuchy i ślepy. Na środku pustyni, gdzie nic nie ma, gdzie Mojżesz ucieka przed odpowiedzialnością za pozbawienie człowieka życia, także jest Bóg obecny. Objawia się w sposób szczególny, który człowieka nie straszy, lecz ciekawi. W postaci płonącego krzewu wzbudza zainteresowanie. Jest jak wabik, który przyciąga. Jest jak drzewo figowe pośrodku winnicy. Zadaniem tego drzewa było wabienie ptactwa, by mogło zająć się słodkimi figami, zamiast niszczyć uprawy winorośli, z której można wytoczyć płyn radości i wesela. Ale zarówno krzew i figowiec to tylko element całości. Bo większość prac musi wykonać człowiek. I tak w pierwszym czytaniu do zadania zostaje wybrany Mojżesz. Musi zmierzyć się z demonami przeszłości i dokonać zmiany swojego życia. Ma powrócić do miejsca, skąd uciekł, ale jako zupełnie inny człowiek. Będzie musiał zedrzeć z siebie egipskie przyzwyczajenia, a stać się Izraelitą z krwi i kości, żeby w ten sposób zatroszczyć się o lud wybrany przez Boga. Lud, który dniem i nocą wołał do Boga o ratunek. Nie widać w Mojżeszu przekonania, raczej chęć do kolejnej ucieczki. Do powiedzenia, że nie widzi w tym sensu, bo nikt mu nie uwierzy. Wezmą go za wariata, gdy powie, że rozmawiał z Bogiem, który ukazał mu się w płonącym krzaku. Więc szuka jakiejś gwarancji, potwierdzenia, że sobie tego nie zmyślił. Pyta o imię samego Boga i słyszy, jestem, który jestem. To wystarczy, żeby powiedzieć, iż Bóg nie jest hen daleko. Że kiedyś był, gdy stwarzał świat. Że kiedyś będzie, gdy świat będzie zamykał. Ale że On jest zawsze. W doli i niedoli. W życiu i śmierci Jego dzieci. Raduje się z radosnymi i płacze z płaczącymi. Jednak to nam daje tę możliwość działania. Kiedy święty Paweł, pisząc do Koryntian, wspomina dawne czasy Izraela, przypomina, że wielu było takich, co myśleli, że bycie blisko Boga wystarczy. Sama obecność w obliczu świętości da im gwarancję. Apostoł narodów wyprowadza z błędu, mówiąc, kto stoi, niech uważa, aby nie upadł. To znaczy jedno. Pewność siebie, samozachwyt, miejsce, w którym się znajduję i wspólnota, do której należę, nic nie znaczą, jeśli sam nie będę ciągle nad sobą pracował. Mówi to ten, któremu pozornie wystarczyłoby jedno. Gdy spotkał Chrystusa, wystarczyłoby, żeby nie prześladował chrześcijan. Przecież dotychczas był gorliwym wyznawcą Boga i sumiennie wypełniał swoje obowiązki, właśnie wynikające z wiary. Jednak to było zbyt mało. Musiał zmienić swoje postępowanie i nie tylko przestać czynić zło, ale zacząć dawać świadectwo o Chrystusie. O tym często zapominamy. Zachowujemy przykazania, ale nie wydajemy owoców. Jak drzewo figowe, które miało określone zadanie.
miało przyciągać ptaki, a nie tylko stać pośrodku winnicy. Przestało pracować na swoje życie wieczne, gdyż nie wydawało owoców. Wielki Post nie jest tylko okresowym przeglądem naszego życia. Jest wręcz prześwietleniem, by dokładnie zbadać, co w nas jest popsute. Co należy odciąć, co okopać, co należy otoczyć troską jak nawozem. Być może jest to ten wyproszony przez ogrodnika rok, który został nam dany na poprawę. Jeśli zlekceważymy go, obejdziemy się smakiem obiecanych rarytasów ziemi obiecanej, jak Izraelici, którzy nie doszli do celu. Mamy tak żyć, żeby podobać się Bogu. Nawet jeśli to nas wiele kosztuje. To Bóg podejmuje ostateczne decyzje, co dalej, nawet jeżeli będą one inne od naszych oczekiwań. Trwanie przy Bogu jest trudne, jest wymagające. Ale jeśli nie nawrócimy się i nie przyjmiemy takiego Boga, wszyscy tak samo zginiemy. Dzisiaj jest nasz czas na nawrócenie. Do zobaczenia za tydzień z Panem Bogiem.